Dzisiaj na hamowni jest kopia. Kopia jest na ogół zawsze lepsza od oryginału. A to nie zawsze. To jest fantastyczna konstrukcja. To jest dokładnie taka sama konstrukcja jak pana, tylko inaczej zrobione. To się zgadza, ale szczerze mówiąc nie liczyłem na to, że to tak dobrze wyjdzie. Proszę zobaczyć tutaj podpis konstruktora, OHC Mróz. To teraz to sprawdzimy na hamowni, czy moja kopia silnika jest tak dobra jak oryginał. Dobrze? Ja proponuję odsunąć się troszeczkę. Malucha trzeba było solidnie spiąć pasami. Nie ma żartów. Motor jest prawdopodobnie 2 razy mocniejszy od serii, a więc to prawdziwy dzik. Z wyliczeń pana Wincentego wynikało, że powinien mieć od 40 do 50 koni. Czterdzieści pięć i jedna dziesiąta konia. To było. Także pana konstrukcja jest mistrzostwem świata. Niesamowite. Po tylu latach, ile to było lat temu? 45 chyba. 45 lat. Niesamowity, nie? Niesamowity. To już nie jest ten... To nie jest maluch. Taki motocyklowy dźwięk. No stworzył pan potwora. Fantastyczny. W 78-9 roku stworzył pan potwora. Gdyby w tamtych czasach tak lekki wóz z taką mocą trafił do sprzedaży, kolejki przed Polmozbytem byłyby jeszcze dłuższe.